notatnika kapitana Żbika, część 12. Poniedziałek. Odwiedził nas dzisiaj ksiądz Pistolet, duszpasterz z miejscowej parafii. Wszystko nam poświęcił. Tak intensywnie to robił, że zalało nam piwnicę, a posterunkowy paproch otrzymał cios w czaszkę. Kropidłem. Wtorek. Paproch nie może dojść do siebie i cały czas twierdzi, że obecnie jest papieżem. Chce, abyśmy go całowali po rękach i mówili do niego per wasza świątobliwość. Środa. Paproch próbował rozgrzeszyć kaprala Kluchę, ale ten dał mu po łapach. Czwartek. Posterunkowy paproch zażądał, aby zawieźć go radiowozem do Watykanu. Ciekawe, jak on to sobie wyobraża, skoro paliwa mamy tylko na dojazd z garażu pod komendę, a z powrotem trzeba pchać to pudło. Piątek. Paproch powiedział, że te niebieskie stroje nie pasują nam do rangi kardynalskiej i kazał nam się przebrać na czerwono. Żeby go nie drażnić, owinęliśmy się szturmówkami. Sobota. Zadzwonił major Potulny i pytał, czy to prawda, że ma nas wizytować papież. Posterunkowy paproch, bo to on odebrał telefon, powiedział majorowi, że jest człowiekiem małej wiary, dał mu rozgrzeszenie i kazał się modlić co wieczór. Niedziela. Paproch zadzwonił do Watykanu. Odebrał papież. Paproch jest już wyleczony, natomiast papież zaczął się ubierać na niebiesko.